Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w takim małym funny momento podsumowaniu streama z Plants vs. Zombies Bitwa o Neighborville. Słuchajcie, ja już kiedyś grałem w Plants vs. Zombies, chyba w dwójkę Garden Warfare, kiedyś z chłopakami i była to całkiem ciekawa rozgrywka. Teraz kiedy wyszła Bitwa o Neighborville, przyjąłem propozycję Electronic Arts, żeby pobawić się tą gierką na streamie i wiecie co? Ostatecznie bawiłem się całkiem fajnie. Nie wiedziałem do końca, jakie umiejętności mają moi bohaterowie, ale uczyłem się tego w trakcie i w biegu. Nie do końca miałem te wszystkie upgrade'y dobrze dograne, dlatego też moje buildy postaci może nie były optymalne i zdecydowanie troszeczkę strach w me serca wpędzał wysoki level niektórych moich przeciwników. 98 poziom! Ale wiecie co? Szczerze, nie było aż takich ogromnych dysproporcji między różnymi graczami. Nawet jak ktoś miał 170 level albo 70 level, nie jestem pewien, to nie odstawał aż tak bardzo do przodu. Nie były to drastyczne różnice. Trzeba się mieć cały czas na baczności i trzeba wiedzieć, co się robi, ponieważ każdą postacią da się zrobić wszystko, a każdy może tam znaleźć dla siebie jakiś archetyp, który lubi. Są snajperzy, są tanki, są zwykli strzelcy, są łucznicy, mamy healerów, mamy jakichś inżynierów, dlatego opcji jest wiele, szczególnie, że mamy rośliny oraz zombiaki, czyli tych form postaci różnych kategorii i klas jest naprawdę dużo. I co? No i graliśmy sobie z Lifikiem przez dwie ponad godzinki, troszeczkę walk na arenie stoczyliśmy. Cała ta akcja była jednocześnie pojedynkiem z innym youtuberem gamingowym o pseudonimie Kremol. Dlatego też zobaczymy, jak się skończy mój pojedynek. W momencie, kiedy ja tu nagrywam, on jeszcze swojego meczu nie rozegrał. Aczkolwiek tutaj gdzieś się pojawi jego wynik i pojawi się to, jeżeli wygrałem, no to Kremol, powodzenia następnym razem przy kolejnych potencjalnych pojedynkach, a jeżeli przegrałem, no to gratulacje. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że spodobają się wam te funny momenty, które tutaj lecą. Nie ma ich wiele, bo żeby wyciągnąć takie prawdziwe perełki, no to jednak nawet z dwugodzinnego streama film ostatecznie stworzony będzie do 10 minut max, ale to będą takie już najfajniejsze akcje. Tak więc zapraszam, mam nadzieję, że się wam będzie podobało, mi się podobało. Dziękuję EA za zasponsorowanie całej tej akcji i do zobaczenia w kolejnych streamowych pojedynkach albo w Plants vs. Zombies, kiedy siądziemy do niego jeszcze raz. Tak więc miłego oglądania, ja uciekam, zostawcie łapę w górę, komentarz i subskrypcję, co tam jeszcze da radę zostawić? Nie wiem, majątek rodzinny? Ale jak dziwacznie, nie? Nie ma już Krzesvolta. Nie ma już Krzesvolta. Czujecie się z tym dziwnie? Ja ani trochę, szczerze mówiąc. Kim by tutaj zagrać? Proszę państwa, mamy na przykład pana komandora Kukurydza, który ma takie podwójne karabiny i tyłek nie z tej ziemi. Patrzcie na te dwie kolby z tyłu. Kiedy wbijasz na kwadratową? Guczas, mordo, jak kwadratowe, to na razie mam tutaj, proszę ciebie, zwoje w mózgu. nie do końca mi się to ułożyło. Doskonały napastnik, skuteczny na każdą odległość, zadaje potężne obrażenia ziarnistym strzałem. Może też ujawniać położenie wrogów za pomocą maślanej latarni. Te nazwy są przepiękne. Runda wygrana, siemano ziomeczki. Sznytem tego trybu jest to, że tutaj postać, którą użyłem w jednej rundzie, nie mogę jej użyć w kolejnej, dlatego straciłem już tego bombla, a nie umiem grać pozostałymi. Kremol pomarańcza nie żyje i dobrze, o to mi chodziło. To mi wystarczy. Zabiłem Kremola, ja jestem usatysfakcjonowany. A po szkole chodziliśmy na Kremolki. To nie. Siema, mordo. Siema, wyznajesz Rabarbara Radkę? Mordo, ja tylko wyznaję pomarańcze Patrycję. Pietruszka Pemunio. Pietruszka Pemunio. A może Burak Bartek? Super, mamy trzy kwiatki leczące. Gramy z debilami. Nie! O Jezus. Jedziemy. Na blisko, proszę państwa. Miałem laga, proszę państwa. Miałem laga. Już myślałem, że będzie tutaj jak z lokacjami w Fortnite'cie. Że będzie szałowe szałas na albo... Pomidorowy przysiółek. Bananowa barka. Pietruszkowy parowozik. Jestem biedakiem, nie kupię jej. Michał Kozorys. Weźże, słuchaj, mordo, bierzesz, gotujesz coś w domu? Jakiś sałatkę na przykład. Sałatkę się nie gotuje, ale przygotuj sałatkę w domu z tego, co masz w lodówce. Zmieszaj wszystko po prostu pokrojone i dodaj majonez. To zawsze działa. Wyjdź na ulicę i sprzedaj ją komuś.
i będziesz miał na grę. Ej, gdybyś wyszedł sobie z domu i ktoś mi ci zaoferował taką sałatkę w misce. Panie, zrobiłem przed chwilą. Pieniędzy potrzebuję. One hit, Jezus one Maria, hit. Co? One hit, one shit. No to uciekaj szybko, żebyś zdążył wrócić, jak mecz jeszcze będzie trwał. O Jezu, w wodę wpadłem. Ty wpadłeś? Jest. Nawet sobie jaj nie rób ze mnie, że w wodę wpadłeś. Jakim ty jesteś amatorem? Tutaj trzeba skakać między tym, nie? Mhm. Ja nie wierzę. Przepaść. Ja po prostu wbiegłem do wody. Pożoga, tragedia. Normalnie zwiędłe winogrona. Ale te megafony wystrzelił. Proszę państwa, akcja się za... Puścił kłodę, dobrze, puścił kłodę. Idziemy do przodu. Ale tamten dalej żyje. Rozgrywka jeszcze się nie zakończyła. Mamy dobrego healera na pokładzie. Mamy też łucznika. Czy podoła w walce z naszym wielkim żołędzio drewnem? Udało się, zabił go, dobrze. Norgelak zabił Klukera. Kłoda idzie do przodu, walczy z Januszem. Janusz puszcza tutaj zawór. Jest, udało się. Żołądź wyskoczył z kłody i mamy zakończony mecz. To są dopiero emocje. Ja już rozumiem, czemu ludzie oglądają Formułę 1. Oh, nie powiem. Jestem w tą grę tak samo słaby, jak we wszystkie inne. Nie schlebiaj tak sobie. Kot gnoju. Jak możesz. No chyba cię pociarpa... Pakcia parba barba... Saj. Co ty? W jakim ty języku zaczynasz gadać?